Dawno, dawno temu mokradła spowijała mgła. Unosiła się nad świętym gajem, odkrywając potężne konary prastarego dębu. Święty gaj był azylem i wytchnieniem. Ludzie żyli tu bezpiecznie, pod opieką swych bogów, czczonych w cieniu rozłożystych drzew, dających im siłę i zdrowie. Mijały lata. W okolicy coraz liczniej pojawiali się mnisi. Opodal świętego gaju rozkwitła osada. Zwolna przeobrażała się w gwarne miasto otoczone pierścieniem drewnianych obwarowań. Przybywali tu kupcy, rycerze i władcy. Był rok 1217, kiedy to zapisano nazwę miasta Piotr. Było ono siedzibą urzędu, wieców i zjazdów. Tętniło życiem. Pewnego dnia pojawił się ogień. Płomienie pełzło od domu do domu, siejąc zniszczenie i grozę. Spłonęło miasto i wszystkie jego dokumenty. Dawne akta bezpowrotnie strawił pożar. Dopiero król Władysław Jagiełło ponowi wszelkie przywileje i nadania i wkrótce miasto odzyska swoją rangę i blask. Niebawem zniesiono kamienne mury i warowne bramy. Otaczały one gwarne miasto, w którym znowu zaroiło się od rycerzy, dworzan i mieszczan. Herbem Piotrkowa stał się biały orzeł. W cieniu jego skrzydeł polscy królowie podejmowali ważkie decyzje, a wielcy mistrzowie krzyżaccy składali im hołdy lenne i przysięgali wierność.
Piotrków umacniał się i piękniał. Przybywali doń coraz dostojniejsi goście, bo tu właśnie miał swą siedzibę polski parlament. Uchwalano prawa, wybierano królów, decydowano o wojnie i pokoju. Obradowano w zamku, tuż za murami miasta. Nieopodal, na żeglownej strawie, widywano łódź królowej Bony. Wokół kwitły królewskie ogrody, zieleniły się winnice, owocowały grusze, morele i drzewa brzoskwiniowe. Jagiellonowie lubili bywać w swym zielonym mieście, błękitną rzeką. Gdy Piotrków stał się miastem trybunalskim, do ratusza dobudowano wieżę. Skoro był areszt, był i kat. Mieszczanie tłoczyli się, by zobaczyć, jak ścina głowy i wymierza chłosty. Jeśli wyrok nie był sprawiedliwy, sam diabeł potrafił przegnać złych sędziów i zaprowadzić porządek. Tak mówi legenda. Dzieje w kalejdoskopie. Osiemset lat Piotrkowa, część pierwsza. Thank you.